Książka Susan Cain, Quiet, była przełomowym wydaniem w środowisku introwertyków, która pomagała zwrócić uwagę na typy osobowości z większą potrzebą samotności i mniej stymulującym środowiskiem. Ponieważ 1/3 światowej populacji składa się z introwertyków, to wspaniale, że w końcu zaczęliśmy uznawać i mówić o wyjątkowym zestawie cech i zachowań. Wraz z introwersją, wrażliwość również trafiła na pierwsze strony gazet i była szeroko dyskutowana. Te cechy osobowości po raz pierwszy zbadała dr Elaine N. Aron w 1991 roku. Wszystkie jej ważne odkrycia zostały opublikowane w różnych artykułach oraz w jej książce The Highly Sensitive Person. Chociaż jest to cecha, która jest powszechnie uznawana, Aron twierdzi, że wrażliwi ludzie są nadal często uważani za mniejszość w populacji. Podkreśla, że kultura odgrywa dużą rolę w docenieniu wrażliwości. Aron pisze, w kulturze, w której nie jest to cenione, osoby z HSP mają zwykle niską samoocenę. Mówi się im, żeby nie byli tak wrażliwi, więc nie czują się normalni. Chcemy poruszyć ten problem i pomóc promować większą akceptację wśród bardzo wrażliwych ludzi. Około 70% populacji introwertyków składa się z HSP. Nie wszyscy introwertycy identyfikowani są jako HSP, ale wydaje się, że te dwie cechy pokrywają się, kod jest zbyt ważne, aby je zignorować. Oto 8 znaków, że jesteś bardzo wrażliwą osobą. 1. Czujesz mocniej i masz tendencję do reagowania bardziej emocjonalnie. Czy ludzie często nazywają cię głębokim, kiedy przekazujesz swoje spostrzeżenia? Jeżeli tak, możesz być HSP. HSP mają tendencję do głębszego odczuwania rzeczy i są bardziej naturalnie skłonni do emocjonalnego reagowania na sytuacje. Dr Ted Zeff, autor książki The Highly Sensitive Person as Survival Guide, pisze: lubią przetwarzać rzeczy na głębokim poziomie. Są bardzo intuicyjni i zagłębiają się w głąb siebie, aby spróbować rozwiązać problem. Ogólnie rzecz biorąc, HSP są empatyczni i bardzo troszczą się o innych, gdy mają ciężki czas. Ponieważ odczuwasz emocje bardziej intensywnie, to kiedy inni cierpią, możesz również poczuć ich ból. Pomaga to zachować otwartość umysłu, kiedy możesz łatwo postawić się w sytuacji drugiej osoby i zrozumieć, przez co ona przechodzi. 2. Wolisz ćwiczyć sam. Bardzo wrażliwi ludzie często unikają sportów zespołowych, ponieważ nie czują się komfortowo, gdy publiczność obserwuje każdy ich ruch. Według dr Zeffa, większość HSP skłania się w stronę sportów samotnych, takich jak bieganie, piesze wędrówki i jazda na rowerze. Daje to czas na refleksję i ucieczkę od nadmiernie stymulującego środowiska, gdy jednocześnie pracujesz nad osiągnięciem swoich celów fitness. Jednak w pewnych okolicznościach HSP mogą czerpać przyjemność z uprawiania sportów zespołowych, jeśli są wychowywani przez rodzica, który zapewnił im wspierające środowisko, które ułatwiło im zaangażowanie się. Jeśli zachęcała cię troskliwa rodzina i dobrzy przyjaciele, to może się okazać, że rozkwitniesz także w sportach zespołowych. Pielęgnowanie jednej wrażliwości jest kluczem do tego, aby pomóc im poczuć się komfortowo podczas wykonywania czynności, do których mogą nie mieć naturalnej skłonności, ponieważ pozwala im czuć się bezpiecznie i podejmować ryzyko. 3. Podejmowanie decyzji zabiera ci więcej czasu. Podejmowanie decyzji zajmuje ci więcej czasu, ponieważ obawiasz się podjęcia złej lub niewłaściwej decyzji. Kiedy jesteś wrażliwy, podejmowanie decyzji zajmuje ci więcej czasu, nawet jeśli nie ma jednej dobrej lub złej. Na przykład wybór tego, co chcesz zjeść z menu restauracji, może zająć ci więcej czasu niż innym. Dzieje się tak, ponieważ masz tendencję do rozważania wszystkich opcji, które są dostarczane. Nawet jeśli masz już dobry pomysł na to, co chcesz wybrać z menu, nie możesz nie pomyśleć o tym, co jeśli i zbadać możliwości innych dań na podstawie ich opisów. W rezultacie, jeśli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji zmieniających życie, takich jak miejsce zamieszkania lub kariera, często możesz czuć się sparaliżowany i przytłoczony różnymi potencjalnymi wynikami, które wyobrażasz sobie z każdej możliwości. 4. Zwracasz uwagę na subtelne i drobne szczegóły. Jesteś wrażliwy na zmiany, swoje najbliższe otoczenie oraz ludzi, którzy cię otaczają. Możesz zauważyć drobne szczegóły, takie jak nowy kolor na paznokciach lub małe pęknięcie na czyjejś lampie, której początkowo tam nie było. Kiedy jesteś identyfikowany jako bardzo wrażliwa osoba, trudno jest przegapić szczegóły, ponieważ masz skłonność do czytania między wierszami. Ogólnie rzecz biorąc, masz nawyk do zauważania rzeczy, ponieważ wszystko silnie na ciebie wpływa. 5. Jesteś bardzo sumienny i masz nienaganne maniery. Będąc bardzo wrażliwym, bardzo zależy ci na tym, jak się prezentujesz i jak twoje działania mogą wpływać na innych. Masz tendencję do brania pod uwagę potrzeby innych i działać w taki sposób, aby zapewniać wygodę i nie przysparzać im problemów. Wkładasz wiele wysiłku, nawet w najmniejsze czynności, takie jak upewnienie się, że podczas zakupów odłożyłeś przedmiot z powrotem tam, skąd go zabrałeś,
aby nie przeszkadzać pracownikowi, aby to zrobił. Jesteś typem osoby, która zawsze zostawia hojny napiwek, ponieważ wie, że kelner, który cię obsługuje, kończy już swoją zmianę. Czujesz się nieswojo, gdy nie okazujesz uprzejmych manier najlepiej, jak potrafisz. 6. Masz skłonność do lęków i depresji, szczególnie jeśli miałeś wiele złych doświadczeń z przeszłości. Jako osoba z HSP, jeśli doświadczasz wielu negatywnych wydarzeń w swoim życiu, możesz przez lata rozwinąć lęk lub depresję. Według dr Aaron dzieje się tak dlatego, że twój układ nerwowy często działa w trybie lęku, kiedy nie czujesz się bezpiecznie w swoim otoczeniu. Twój układ nerwowy ma za zadanie ostrzegać cię o potencjalnym niebezpieczeństwie, więc kiedy jest przyzwyczajony do robienia tego w nadmiarze, powoduje, że pozostajesz na krawędzi przez długi czas. Dlatego tak ważne jest, aby mieć rodziców, którzy pielęgnują twoją wrażliwość odpowiednio ilością opieki. Jeśli zawstydzają cię za wrażliwość, uniemożliwia ci to zrozumienie i wykorzystanie swojej wrażliwości w produktywny sposób, który pomoże ci się rozwijać. Ale jeśli chronią cię zbyt mocno ze względu na twoją wrażliwość, może to powodować trudności w dokonywaniu zmian w życiu i dostosowywaniu się do nowych sytuacji. 7. Filmy z przemocą czy horrory to nie twoja para kaloszy. Kiedy jesteś bardzo wrażliwy, filmy akcji lub horrory, z których poszukiwacze wrażeń często dostają dobry zastrzyk adrenaliny, ciebie stymulują za bardzo. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, że nie oglądasz horrorów. Twój układ nerwowy będzie o wiele szczęśliwszy, że zrobiłeś to, co dla ciebie najlepsze. 8. Dobrze sobie radzisz w środowisku zespołowym. Kiedy jesteś bardzo wrażliwy, masz tendencję do głębokiego myślenia. To sprawia, że jesteś wartościową osobą w ustawieniach zespołu, ponieważ jesteś w stanie analizować sytuację i dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystać mocne strony i talenty wszystkich, aby pomóc zespołowi wydajniej pracować. Ponadto możesz również zidentyfikować wiele zalet i wad, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Możesz jednak nie czuć się komfortowo, będąc osobą odpowiedzialną za podejmowanie faktycznych decyzji. Zamiast tego możesz chcieć odgrywać rolę kogoś, kto negocjuje i pomaga w prowadzeniu dyskusji, a nie osoby, która musi działać. Mimo to, przy odpowiedniej ilości zachęt i dobrych praktykach, HSP mogą stać się wyjątkowymi liderami dzięki ich zdolności do wczuwania się w swoich współpracowników i otwartości umysłu podczas rozwiązywania problemów. Czy uważasz się za bardzo wrażliwą osobę? Czy zgadzasz się z tymi punktami? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału i dzięki za oglądanie.